wielką przyjemnością składam serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim, którzy są związani z portalem Futbar. Chciałbym, żebyście mieli spokojne święta, żeby te święta rzeczywiście były rodzinnymi świętami, żeby takie święta właśnie jak bożonarodzeniowe, żeby był czas na odejście od wszelkich innych spraw pozarodzinnych i żeby skupić się przede wszystkim na rodzinie, na miłości, na cieple rodzinnym, na tym, co dla nas w życiu najważniejsze, żeby te wszystkie smaki wigilijnych potraw zawsze przypominały Wam matkę, ojca, dziadków. Właśnie te smaki, które są charakterystyczne dla każdego domu, dla każdego z nas, one są troszeczkę inne i mają swój niepowtarzalny charakter. Żebyście rzeczywiście poczuli się rodziną i żeby wszelkie niesnaski, wszelkie spory, wszystko co złe już pozostało w tym starym roku poza nami, a żeby właśnie pierwsza wigilijna gwiazdka mogła spełnić wszystkie Wasze życzenia. Tego Wam życzę. Były selekcjoner reprezentacji Polski w Jerzębie. Dla czytelników Futbaru i odwiedzających regularnie stronę internetową www.futbar.pl najlepsze życzenia świąteczne i do tego roku życzę Adam Liczmański. Wszystkim czytelnikom Futbar.pl życzę oczywiście rodzinnej atmosfery, wesołych świąt pogodnych, odpoczynku od trudu dnia codziennego, od tego pędu za lepszym jutrem, trochę spowolnienia, zastanowienia się nad swoim życiem i oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku od strony sportowej, tych wielu emocji i sukcesów Polaków. Niestety Mistrzostwa Świata polska reprezentacja udziału brać nie będzie, ale myślę, że nowe pokolenie piłkarzy przyniesie nam w najbliższych latach i już właśnie patrząc przez pryzmat następnego roku dobre piłkarskie emocje. Tego życzę oczywiście Remigiusz Jezierski. Chciałbym złożyć wszystkim czytelnikom Futbaru zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzenia te składa Tomasz Brzyski. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałem życzyć wszystkim czytelnikom Futbaru przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia najświeższych marzeń i myśli. Życzę Stefan Białas. Chciałem wszystkim złożyć spokojnych, zdrowych, pełnych tolerancji złości Świąt Bożego Narodzenia. Ryszard Tarasiewicz, trener Zawiszy Bydgoszcz. Dla czytelników Futbaru wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt i pomyślności w nowym roku 2014. Wielu emocji związanych z angielską Premier League życzy Rafał Nachorny, Kanał True Sport. Wszystkim czytelnikom Futbar wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzy Tomek Frankowski. Dla czytelników Futbaru składam najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych, wesołych świąt, dużo śniegu, spokoju, natomiast przede wszystkim sukcesów sportowych w nowej nadchodzącej rundzie 2014. Marek Motyka. Dla wszystkich czytelników Futbaru zdrowych, wesołych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę Arkadiusz Milich. I o najlepszego dla portalu futbar.pl. Chcę powiedzieć, że 2013 rok, jeśli chodzi o futbol, to nie był łatwy czas dla nas Polaków, ale mam nadzieję, że 2014 będzie fajniejszy. Ja muszę powiedzieć, że myślę, że jak ktoś interesuje się futbolem, to żyje też sportem szerzej. Najpierw igrzyska w Soczi, gdzie Polacy mają wielkie, wielkie szanse, czy w Koczkowie, czy Justyna Kowalczyk. No na pewno każdy kibic futbolu będzie śledził mundial w Brazylii z pasją, mimo że nie ma biało-czerwonych. No a jesienią, jak to w sporcie, jak to w futbolu, nowa szansa w piłce. Także mam nadzieję, że nie będziemy mieli tylko emocji, nie będą tylko emocje jakby w eliminacjach Mistrzostw Europy, ale będzie też po prostu radość. Życzę Roman Kołtoń, Polsat Sport. Chciałbym złożyć zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich użytkowników Futbaru.pl. Dużo zdrowia, dużo radości w nadchodzącym nowym roku. Oby ten rok był lepszy niż ten mijający. Ze sportowym pozdrowieniem Marcin Szymon. Dobre, tu jest trener Jan Kocian. Pozdrawiam wszystkich sprawniców futbolu. Żelam im piękne świata, a wszystko dobre do nowego roku. Zdrowych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia w rodzinnym, ciepłym gronie. Wszystko przebiegało w fajnej atmosferze i wszyscy byli szczęśliwi. Szczęśliwych świąt.